Znowu mam dla was zagadkę. Co to jest, Jemo? Zapraszam do odpowiedzi w komentarzach. Ja jestem Skydo i dzisiaj zobaczymy, tak jak macie w tytule, co musiałoby się stać, żeby reprezentacja Polski wygrała Mistrzostwo Świata. Tak o, pewne jest jedno, że Polska na pewno dzisiaj wygra Mistrzostwo Świata, ale ile mi zajmie to prób? Jak będę to robił? Jak będę próbował, żeby Polska wygrała te Mistrzostwa Świata? W ten sposób, że po każdych nieudanych mistrzostwach będę zwiększał jednemu zawodnikowi overall. Znaczy nie zwiększał, tylko go zamieniał na zawodnika, który ma większy overall. Uznajmy, pierwsze mistrzostwa nie udało się wygrać, co raczej jest pewne. No i wtedy za Jeźwiaka wprowadzam zawodnika, który ma 72 overalla. I tak będzie wyglądał cały odcinek. Tak zamierzam, zobaczymy jak to wyjdzie i zobaczymy ile prób mi to zajmie i ilu zawodników będę musiał ulepszyć. Będę ulepszał po jednym zawodniku na każdą próbę, ponieważ chcę zobaczyć taki minimalny skład, który jest w stanie wygrać Mistrzostwa Świata. I zobaczymy, jak polska reprezentacja w dzisiejszym odcinku się zmieni, bo naprawdę będzie dużo tych nazwisk, będzie dużo prób i pewnie nagrywki tego filmu nie wyjdą mi w jeden dzień, tylko będę nagrywał to dłużej. No. Znienawidzicie mnie za to, ale nie nazwałem trenera w dzisiejszym odcinku. Zapomniałem, naprawdę. Przepraszam was. I pierwszy skład, jaki sprawdzimy, jest taki. Nic tu nie zmieniłem jeszcze. Zobaczyłem, może jakimś cudem oni wygrają Mistrzostwo Świata. Nie ma opcji, ale może. To wie. 0 punktów Polski w grupie D. Mieliśmy Irlandię, Czechy, Brazylię i z takiej grupy powinni wyjść, ale nie wyszli. A ogólnie Mistrzostwo Świata wygrała Argentyna w tym sezonie. Najlepszym strzelcem Mistrzostwa Świata został Campos, asystentem Messi i w ogóle, korzystając z okazji, chciałem dać znać, że moja współpraca z Canal Plus jeszcze się nie skończyła. Tym razem chciałbym was zaprosić do oglądania spotkania pomiędzy Tottenhamem a West Hamem, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę o 17:25. I możecie je zobaczyć w serwisie Canal Plus online. A teraz uwaga, bo Canal Plus przygotował coś specjalnego. Możecie zgarnąć dostęp do Canal Plus online za jedyne 20 zł miesięcznie przez 3 miesiące. To mega atrakcyjna oferta, więc spieszcie się, zgarniajcie dostęp, bo dzięki tej ofercie możecie oglądać poza Premier League także La Ligę Santander, Ligę, Uber Eats czy PKO BB Ekstraklasę. Również PGE Ekstraligę Żużlową czy tenisowe turnieje w cyklu WTA. Z udziałem naszej Igi Świątek i innych gwiazd światowego tenisa. A jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów odnośnie samego dostępu do serwisu i tak szerokiej oferty sportowej, to zapraszam was pod film Kariera Manchester City, ale gdy wygram mecz, to sprzedaję zawodnika. Tam wszystko ładnie wyjaśniłem. Także wbijajcie, bo zdecydowanie każdy znajdzie tam coś dla siebie. W opisie podrzucam wam link do nowej oferty. Naprawdę warto skorzystać. A ci, którzy otrzymali ode mnie kody w rozdaniu na Instagramie, możecie je zrealizować pod linkiem w opisie. Napiszcie, w której próbie Polsce uda się wygrać Mistrzostwo Świata. Zobaczymy, czy ktoś trafi. Przechodzimy do drugiej próby. Dobra, nowym pomocnikiem został Seba. To jest Seba. Polak na 100%, pasuje. Brzydko. Ten też, bo wsadziłem tutaj Wszołka, a tutaj powinien być Jóźwiak, ale spoko, poprawię to, nie zapomnę. I Seba jest ogromnym wzmocnieniem, ponieważ w grupie G Polska była na pierwszym miejscu, a mieliśmy takie reprezentacje jak Belgię, Holandię i Chiny, więc naprawdę mocna grupa i na pierwszym miejscu to zwiastuje dużo. W 1/8 wygraliśmy z Anglią. Jak się skończy zaraz odcinek, to bez sensu. W ćwierćfinale przegraliśmy z Francją 4-1. Jednak ten film ma sens dalej. A finał wygrywa Argentyna po raz drugi. I chyba znowu z Francją, tak mi się wydaje. Najlepszym strzelcem Mistrzostw Świata został Jimenez. 7 bramek, tyle samo co Ocampos. Asysta Benzema. Brzydko. Znowu z Brzydko. Zamiast Jóźwiaka też dałem innego zawodnika, bo myślałem, że Wszołek jest najlepszym prawym obrońcą w Polsce, ale jest Jóźwiak. No i dałem tutaj 71, ale Kuwaj Kibiego, taki sobie Kibi. W sumie 71 overall ma też Jóźwiak, więc zrobiłem totalnie głupio. Jak to ja? No, nie wiem dlaczego, ale mieliśmy identyczną grupę na Mistrzostwach Świata jak rok temu. No ale tym razem się nie udało przejść dalej. Tutaj 3 punkty tylko wygraliśmy, a nie, wszystko zremisowaliśmy. Belgia i Holandia wychodzi, a Chiny znowu zamykają tabelę. Chciałem powiedzieć brzydziej, ale jestem kulturalny, bo mam golf, dlatego. Brzydko. No i wygrywają Włosi. Znowu, co ciekawe, Argentyna była w finale. Najlepszym strzelcą został Diogo Jota. Razem z Messi i De Catelere. W asystach Johansson. A w sumie dużo zawodników miało 3 asysty, to nieważne, wszystkich widzicie. 4. próba. Postanowiłem znowu ulepszyć prawego obrońcę. Tym razem stawiłem Musę. Znany zawodnik, zobaczyłem, że on ma 72 overalla, to myślę, muszę go tu wstawić. Legenda kariery. Chyba Futa też. Tu jest jakiś wilk. Co on tu robi? Nie wiem pojęcia.
zajęcia. No i jest Seba, kochany nasz. W grupie C byliśmy z Ukrainą, Australią i Hiszpanią i byliśmy na drugim miejscu, całe szczęście. A w 1/8 przegraliśmy z Brazylią, 4-1. No i koniec. Całe szczęście, że wychodzimy raz na jakiś czas z grupy, ale mam wrażenie, że te moje zmiany zawodników Brzydko. Póki co, ale dalej będzie lepiej, na pewno. No i Hiszpania wygrała cały turniej. O, najlepszym strzelcą został Asensio, 8 trafień. Najwięcej asyst miał Insigne, Oyarzabal i Messi, a Mbappe jeszcze. Piąta próba. Teraz do składu wsadziłem zamiast Seby Good Wina, czyli dobrego wygrana. Dobrze przetłumaczyłem? Chyba tak. No ale to zwiastuje wygraną. Taki suchar, że ja... Brzyko. Kurzyko. Ja to powiedziałem. Musa dalej jest w składzie. No i ulepszamy te nasze skrzydełka i później zaczniemy inne pozycje ulepszyć. Tak. A może na piątej próbie odcinek się skończy? Nie ma szans, ja wiem. Ale jestem ciekaw. Myślałem, że coś się zepsuło, ponieważ każdy ma bilans bankowy 0, a tak wyszło po prostu. Polska jest na pierwszym miejscu i byli w grupie z Hiszpanią. Polska wygrała 2 spotkania. Jedno przegrali, a przegrali z Australią, co ciekawe. W 1/8 swojej przygody nie zakończyli, ponieważ pokonali Grecję 2-1. Ładnie, super. Ale w ćwierćfinale też nie zakończyli swojej przygody, ponieważ wygrali z Francją 2-1. Ej, jak to serio teraz się skończy, to krótki ten odcinek. Półfinał, no i przegrali. Ale o trzecie miejsce jest szansa na brązowy medal. Ale nie, Włosi wygrali, więc my zajęliśmy 4. miejsce i tak świetnie. A finał wygrywają Belgowie. Immobile najlepszym strzelcą. W asystach najlepszy był, co ciekawe, Eustaquio, nie wiem kto to, Nkunku, Insigne, po 4 asysty wszyscy i Milik nawet tutaj jest. 6. próba, pociąg na... Brzyko. Ale wielki, zabrzmiało to dziwnie, ja wiem. Pozbyłem się Musy, bo był koszmarny i wstawiłem teraz ja, Sona. Wiesz, że ja, syn na przykład, ale dzisiaj forma gigant, ja pier. Ma 73 overalla, więc lepiej niż Musa. Ja nie wiem jak to działa, stawiam lepszych zawodników i mamy takie coś. Nie wychodzimy z grupy nawet. A cały turniej wygrywa Belgia, ale co ciekawe, w finale byli z Finlandią. O co chodzi? Finlandia pokonała Włochy, Finlandia pokonała Portugalię i Finlandia pokonała Rumunię. To takie se. Najlepszym strzelcą był Lukaku i Pukki. Najwięcej asyst miał Provo, Depay, Kamara i Barella. Teraz mamy troszkę polski akcent na lewej pomocy. Za Godwina wstawiłem teraz Werbicia, który z rana widziałem, że ma dołączyć do Legii Warszawa. Mogę się mylić i to był jakiś fake, ale dzisiaj to widziałem i tak myślę, o kurde. I mamy Werbicia, 74 overall, ten zawodnik wygląda naprawdę fajnie. Powiem wam, że byliśmy na Mistrzostwach Świata. Szok. W grupie C i 3. miejsce. Brzyko. Serio? I mieliśmy Nową Zelandię, Szkocję i Hiszpanię. No Szkocję nie pokonać. 4 punktów tyle samo co oni, ale oni mieli lepszy bilans rankowy. No Nowa Zelandia to miała taki bilans rankowy, że... O kurde. A finał był pomiędzy Włochami a Brazylią i Włosi wygrali. Więcej bramek. Pedro Gonçalves. Jak to się czyta? Pedro. Nie chce mi się. Najwięcej asyst miał Pochienpalo. W Finlandii znowu. Hoilet był drugi z Kanady, więc tutaj nietypowe reprezentacje na górze. Dobra, 8. próba. Do składu dołączył na prawą stronę Villa i Alba. Wiecie, że napastnik Villa, Alba, lewy obrońca, dobrzy zawodnicy. Brzyko. Ale nie wiem czemu kojarzę tego zawodnika. Możecie mi powiedzieć skąd ja go kojarzę? Mi się wydaje, że on w jakiejś FIFA 18 miał jakąś dobrą kartę. Albo miał po prostu kartę specjalną i ja miałem tą kartę. Ktoś wie? Bo ja nie mam pojęcia skąd go kojarzę. Albo w jakiejś karierze go miałem? No, nie wiem. W 8. próbie nie udało się wygrać, kto by się spodziewał. Ale wyszliśmy z grupy. Z grupy F. Drugie miejsce, tyle samo punktów co Hiszpania i Kanada, ale bilans bramkowy nas uratował. Austria na pierwszym miejscu. Później Francja, no i przegraliśmy. No i Francja wygrała cały turniej. Najwięcej bramek miał Benzema i ponownie Ocampos. Ocampos to strzelec, że hoho. W asystach najwięcej miał Miller, ale jaką przewagą? 8, a drugi Mbappe z 3. Miller, co jest? To jakiś rekord Mistrzostw Świata został pobity. Może, nie wiem. Nie wiem jaki jest rekord asyst na Mistrzostwach Świata, ale to brzmi sensownie. 9. próba. Nowym Polakiem na lewej pomocy został Slity. Tak on wygląda. Jeżeli teraz nie wygramy, to w kolejnym próbie już będziemy mieli same złote karty w składzie, bo kolejny do wymiany jest Villa Alba. Tak. Polska wychodzi z grupy C, G. Jak ja pomyliłem C z G? What the shit. Chiny na 3, Irlandia Północna na 4, no i Francja na 1. W 1/8, nie wiem co się działo, ale już wiem, Belgia pokonała Polskę i tutaj przygoda się kończy. Brazylia wygrała całe mistrzostwa. Najlepszym strzelcą został Ansu Fati. Zaskoczenie według mnie. W asystach Neymar razem z
Gerard de Moreno. Próba 10 i mamy wszystkie złote karty. I mamy taki skład. Nowym zawodnikiem jest Maso Pust, Czech. I może grać też na prawej obronie, więc taki bardziej defensywny. I zobaczymy, czy on coś pomoże w tym składzie i będzie dobry. O, dobrze się zapowiada, ponieważ Polska jest na pierwszym miejscu, a mieli Brazylię, Norwegię i Rumunię, więc grupa nie taka łatwa. 6 punktów tyle samo co Brazylia. W 1/8 Polska pokonuje Australię. Szczęście w losowaniu, jakby nie patrzeć, ale dochodzimy do ćwierćfinału. Po raz drugi może? Albo trzeci? Nie wiem. Pokonujemy Włochów. 3-2. Ej, czy ten odcinek tak szybko się skończy? W półfinale, przegrywamy z Argentyną. Brazylia pokonuje USA. Trzecie miejsce jest realne, ponieważ gramy z USA. Podobną reprezentacją do naszej. W sensie, jeżeli chodzi o moc reprezentacji. Można określić to tak? No i wygrywamy trzecie miejsce. Najlepszy wynik do tej pory. W 10 próbie. Trzecie miejsce. Jesteśmy coraz bliżej finału. Najlepszy strzelec oczywiście Ocampos. Ponownie po raz trzeci chyba. Naprawdę Ocampos? Pokazałem wam, kto wygrał? Nie. No dobra, zaraz wam pokażę. Ale co mnie bardzo cieszy, nowy zawodnik Maso Pust został najlepszym asystentem całego turnieju. 4 asysty, tyle samo co Zieliński, ale w końcu zawodnik, którego przyniosłem do reprezentacji, coś daje. I nie chodzi o dupy. A Brazylia wygrała. Nie wiem, czy to powiedziałem szczerze, ale oni wygrali. 11 próba. Dalej zmieniamy tylko skrzydłowych, ale zaraz to się zmieni. Na lewo pomoc teraz wstawiłem Redmonta. Myślę, że znany zawodnik. Ja go znam. 76 overalla. No ulepszam skład i później to. Po co ja to ulepszę? Byliśmy tylko lepsi od Australii. No i Austria i Hiszpania wychodzą z tej grupy. A cały turniej wygrywają Niemcy. 5-4 pokarny z Belgią. Neymar razem z Gerardem Moreno, Wernerem zostali najlepszymi strzelcami tego turnieju. Chociaż Neymar zagrał tylko 5 spotkań, więc teoretycznie on został najlepszym strzelcą. Chyba tak to działa. I w asystę Bernardo Silva najwięcej asyst 4. Próba 12. I teraz zmieniłem prawego pomocnika i gra tutaj Czech, Pesek. Przypomniał mi się zawodnik taki Pola, który grał albo gra w Arce Gdynia. Piesek się nazywał i zobaczyłem Peseka i mi się tak skojarzyło i uznałem. To jest to. I zobaczymy, jak on sobie poradzi. Tak wygląda skład. Lecimy. W grupie A wyszliśmy z grupy. Na drugim miejscu mieliśmy Francję, Austrię i Nową Zelandię, więc grupa taka ale wyszliśmy. W 1/8 pokonaliśmy Anglię, więc naprawdę sporo osiągnięcie, ale w ćwierćfinale przegraliśmy z Belgią, no i przygoda się kończy. No i cały turniej wygrywa Hiszpania, ogólnie final z Argentyną, tak to wyglądało w tym roku. No. Mbappe razem z Ocamposem najlepszymi strzelcami, chociaż Mbappe 5 meczy. W asystach Rodriguez jakiś? A, bo 3 asysty to miało dużo osób, nawet Zieliński, więc tutaj chyba nie było najlepszego asystenta. Próba 13 i przyszła zmiana na środku obrony. Teraz zamiast Dawidowicza jest Boyata. Rasowy Polak, dokładnie tak. Tak skład wygląda. Było ciężko w grupie, wyszliśmy, ale mieliśmy tyle samo punktów co Szkocja, taki sam bilans i nie wiem co? I w sumie nie wiem, czemu my awansowaliśmy, bo my ze Szkocją zremisowaliśmy, więc w pojedynku bezpośrednim to nie ma sensu. A czemu przegraliśmy z Portugalią 6-1? Nie wiem. Nie wiem, czemu awansowaliśmy, ale spoko. Dalej, przegraliśmy z Niemcami pokarnych, no i finał. Portugalia, Brazylia i Brazylia wygrywa. Brawo. No znowu Ocampos najlepszym strzelcu. No co się dzieje? Ciągle on. Cały czas. Najwięcej asyst miał Fabinho z Brazylii, 7. Dużo więcej niż Pedro. W 14 próbie postanowiłem zmienić lewe skrzydło i wstawiłem tutaj legendę kariery, Brumę. On zawsze rozwijał się super. No niestety jego kariera się nie potoczyła jakoś mega dobrze. No i tak wyglądał skład. No zobaczymy, czy Bruma to będzie ten dobry wybór. Okej. Polska jest na pierwszym miejscu i mieli w grupie Argentynę. Również Irlandię. No i Grecję. No dwie ostatnie reprezentacje nie brzmią groźnie, ale z Argentyną przed nimi i z nimi wygrali. Coś to oznacza. Polska przegrała z Hiszpanią w 1/8. Szybko się zakończyło. Znowu. No i Portugalia wygrywa cały turniej. Co ciekawe, w finale z USA. Najlepszymi strzelcami został Neymar, Pulisic, Hazard. Nie wiem, który Hazard. No nie wiem. Po prostu Hazard. Ale pachnie obiadem. Najwięcej asyst miało dużo zawodników. Od Casemiro do Fortunisa. Zmieniłem teraz Frankowskiego na Moreno. Tak zrobiłem. Zobaczymy, czy ta zmiana coś da. No i tak wygląda skład. Okej, znowu wychodzimy z grupy. Coraz częściej nam się to zdarza. Bardzo dobrze. Belgia przed nami, Chiny i Walia za nami. W 1/8 przegraliśmy z Brazylią. No przejdźmy chociaż częściej tą 1/8, bo ja mam wrażenie, że nawet blisko nie jesteśmy wygrania tego turnieju. Ani trochę. No i Brazylia wygrała, więc przegraliśmy z wygranym tego turnieju, więc nie ma co płakać. Znaczy jest, ale trochę mniej. Neymar najwięcej bramek, Artur razem z Millerem najwięcej asyst. Próba 16. Trochę już minęło. Ciężko będzie, bo ja coś czuję, że jesteśmy dopiero w połowie. Dodałem za
tego peseka, który był słaby, Brassera, Fraser. On jest nawet szybki, może być ciekawy. Mam nadzieję, że coś postrzela, a reszta składu się nie zmieniła. Dobra, znowu byliśmy w grupie z Argentyną. Często w ogóle jesteśmy. Byliśmy przed nimi znowu, 7 punktów, tyle samo co oni i z nimi zremisowaliśmy. Czy uda się w końcu przejść 1-8? Tak, bo graliśmy z Rumunią, więc spotkanie łatwe. W ćwierćfinale, no cóż, ale w końcu wyszliśmy za 1-8, więc może to już będzie stały wynik i zawsze będziemy przechodzić 1-8. Na pewno tak nie będzie, ale miejmy nadzieję, że jednak się mylę. Mbappe najwięcej bramek, no i też asyst. Zieliński był w ogóle na drugim miejscu. Próba 17. Nowym zawodnikiem na środku obrony został Pablo. Jak go zobaczyłem, to myślę, muszę go dać. Nie jest to najszybszy zawodnik, ale miejmy nadzieję, że coś skórę w naszej reprezentacji. Tak ona się prezentuje. Lecimy. No gdzie my lecimy? Gdzie my lecimy, jak jesteśmy na ostatnim miejscu w grupie? Gorzej niż Finlandia. Ten odcinek się nie skończy. Nigdy. Brazylia wygrywa z Włochami w finale. Lukaku najwięcej bramek, najwięcej asyst Carrasco, a później Hazard, który, nie wiem, 18 próba. Nowym zawodnikiem został Max Kolonko. Tak wygląda skład, a tak wygląda nasza klęska. No szkur. No grupa trudna, to nie powiem, że nie, ale ja naprawdę ile ja tych zmian będę musiał jeszcze zrobić? Czy ta reprezentacja Polski gra lepiej niż wcześniej? Wydaje mi się, że nie. Dalej jest słabo. No i pierwsze miejsce Włosi, tym razem w finale z Hiszpanią. Najwięcej bramek miał Mbappe i standardowo Ocampos. A, i jeszcze Chiesa. W asystach Mbappe, Lucas Paqueta, Insigne i Barella. Próba 19. Dodałem Toko Akambiego. Jak zobaczyłem, że on ma tyle overalla, to po prostu musiałem. Nie wygląda jak Polak, ale kto wie, może ma jakąś babcię, Polkę? To wie, ja na pewno nie wiem. Polska w końcu wychodzi z grupy, nareszcie. Byli w grupie z Argentyną i Węgrami, no i przechodzimy do 1-8 i tu przegrywamy z Niemcami. To będzie długa symulacja, naprawdę. I Francja wygrywa cały turniej, finał z Argentyną po karnych wygrywają. Mbappe najlepszym strzelcą turnieju, w asystach on. Per Huis, dokładnie tak. 4 asysty, Neymar tyle samo. 20 próba wygrania przez Polskę Mistrzostw Świata. Czuję powoli zmęczenie tą symulacją, naprawdę. Zmieniłem teraz prawego pomocnika. Wtedy był Fraser albo Fraser, a teraz jest Huertas. Taki Hiszpan sobie. I tak to wygląda. Niedługo będziemy zmieniać też Bednarka w składzie, a do tego jeszcze 2 próby na pewno będą. Chyba, że teraz wygramy. Co wątpię. No, tym bardziej wątpię, jak nie wychodzimy z grupy po raz kolejny. No nie wiem, Meksyk nie jest potężną reprezentacją, no bez przesady. Czemu my nie wychodzimy? Tyle samo punktów co Irlandia, nawet z nimi nie wygraliśmy. Brazylia wygrywa cały turniej. Najwięcej bramek miał, co ciekawe, Sorloth z Norwegii. Najwięcej asyst Messi i tyle. Składzik na teraz. Nową twarzą jest Dimitri, Albańczyk. Normalnie gra w Atalancie. Bednarek kapitanem, bo tak się wylosowało. Na szczęście wychodzimy z grupy. Polska na drugim miejscu pod Brazylią, ale tylko jeden punkt ich różnił, więc nie jest najgorzej. Przegraliśmy tylko z Brazylią. W 1-8 trafiliśmy na Niemców, więc z góry porażka, ale wygraliśmy. A w ćwierćfinale trafiliśmy na Czechów, więc naprawdę bardzo dobrze, a i tak przegraliśmy. A nie, wygraliśmy. Ty, jesteśmy w półfinale. A w półfinale graliśmy ze Szkocją i teraz przegraliśmy. Rozumiecie to? Mieliśmy szansę na finał i Szkocja nas pokazuje. Pokazuje? Pokonuje. Z dupy. Trzecie miejsce wygrywamy, więc mamy... A nie, po raz drugi chyba to się wydarzyło w dzisiejszym odcinku. No ale z Argentyną wygrywamy, a ze Szkocją nie? O Boże. No i Szkocja zaskoczeniem w finale, ponieważ znajdują się w finale, a i tak przegrali z Brazylią 2-1. Znowu najwięcej bramek Ocampo standardowo. Toko Akambi jest na trzecim miejscu, nasz Polak, wielki. Jest też Provod, tyle samo asyst, Barella, tyle samo asyst. Barella zagrał najmniej, więc on zasługuje. Dobra, wymieniamy Bednarka i wchodzi w jego miejsce Mandy. Normalnie Algierczyk, u nas Polak, Mandy. No niedługo wszyscy będą mieli 80 overalla i wtedy już naprawdę można realistycznie myśleć o wygraniu czegokolwiek. Naprawdę. Polska nie wychodzi z grupy. No szkurwy. Grecja pierwsza, no Grecja, naprawdę. Ze wszystkich reprezentacji to na Grecję. Grecja gra niesamowicie, no w finale wygrała Francja z Włochami. Ja już jestem tak zmęczony tą symulacją, ona trwa za długo. Myślałem, że trochę szybciej będzie. Dobra, Immobile najlepszym strzelcą, asysty McCoward z Nowej Zelandii, 4 asysty, o dziwo. Pomimo tego, że Max naprawdę dobrze gra w składzie, ale no zmieniamy overall, lecimy ciągle w górę i teraz mamy na lewej obronie Zinchenko. Tego zawodnika 79 overalla, no i tak to wszystko wygląda, następną zmianą będzie Toko Akambi. Wychodzimy z grupy, ale ledwo, bo Islandia miała tyle samo punktów, mieliśmy taki sam bilans bramkowy, ale wygraliśmy w meczu bezpośrednim, dlatego my przechodzimy dalej. W 1-8 przegraliśmy z Włochami i koniec zabawy. Kurzyko. Mać jakieś finały, już myślałem, że będą.
Nie wiem co. Belgia wygrała ogólnie cały mistrzostwo świata. No, Ocampo znowu najlepszym strzelcem. No nie wiem co się z nim dzieje, ale on jest naprawdę świetny. Asysty Messi, tyle samo co De Catelere, Hazard i Miller. Dalej nie wiem jaki Hazard. Dobra, i po tym zrobię sobie małą przerwę, bo serio już mi łeb parwuje. I teraz zrobiłem fajną zmianę. Toko Kambi poszedł niestety, który radził sobie świetnie, ale jak zobaczyłem, że ten zawodnik ma 79 overalla, to musiałem go dać. Bernadeschi. Najlepszy zawodnik Juventusu w historii. Na pewno. No i tak to wygląda. No mam nadzieję, że Bernadeschi da siebie 100%. On ma statystyki fajne i na symulacjach jest dobry, więc serio myślę, że może być dobry. Ale zobaczymy. Wychodzimy z grupy, to jest dobra informacja. Mieliśmy tylko 3 punkty mniej od Hiszpanii, ale z Australią i Norwegią poradziliśmy sobie bez problemu. W 1/8 przegraliśmy z Brazylią. No i Włosi wygrywają cały ten turniej. 1-0 z Holandii. Werner razem z Neymarem mieli najwięcej bramek, 7. Asyst najwięcej miał Soloi. 4 asysty, no. No dobra. Próba 25. Nowym zawodnikiem został Tovel. Nawet nie widziałem, że on gra w Meksyku. Myślałem, że cały czas w Marsylii. Zobaczymy, czy on coś wskóra w naszej reprezentacji. Mam wrażenie, że dzisiaj powiedziałem wskóra 8000 razy. Nie wiem. Polska wyszła z grupy, całe szczęście. Na drugim miejscu byli lepsi od Irlandii Północnej i Meksyku. Gorsi od Hiszpanii. W 1/8 przegrali z Francją. No. Kiedy my będziemy przechodzić tak regularnie, to nie wiem, do ćwierćfinału, półfinału, tak wiecie, często. Finał Francja z Brazylią, Francja wygrywa. Najwięcej bramek miało w sumie 5 zawodników. Diego Jota, Schick, Gerard Moreno, Vinicius i Nkunku. A w asystach podobnie, ponieważ po 3 asysty miał Marco Asensio, Miller i Gnabry. Zaczynamy od zmiany prawego obrońcy. Już nie gra z nami Mati Cash, tylko w Wrslajku, Chorwat. Myślę, że jest lepszy od Matiego, chociaż myślę, że Mati jest bardziej utalentowany, ale overallowo wiadomo. Niedługo wszyscy będą mieli 80 overalla. Brzmi poważnie. Polska nie wychodzi z grupy. No naprawdę zaczynam się irytować tym wszystkim. Lepsza Australia, oni mają ciekawych zawodników. No. No i taka Dania dochodzi do finału. Przegrali, no i mają gorszą overallowo kadrę od nas. No co ja mam tutaj pozmieniać? Już nie mam zupełnie pomysłu. Serio. Martinez został najlepszym strzelcą mistrzostw świata. Harry Kane miał najwięcej asyst razem z Rogiciem. No i Krychowiak miał 2. Próba 27. Brzydko. Już 27 sezonów przesumowałem. Ja pierd... Na środek obrony teraz dodałem, zamiast tego Albańczyka dałem Dienę. Taki sobie Dienę. Z Togo ogólnie on pochodzi. A teraz jest reprezentantem Polski, jest kapitanem, bo tak wyszło. Dobre informacje, ponieważ wyszliśmy z grupy, na drugim miejscu byliśmy niżej od Anglii, lepiej od Kanady i Rumunii. W 1/8 odpadamy z Francją. Może ta 1/8, no nie jest do przejścia praktycznie, no nie jest. Jak my dochodziliśmy do walki o trzecie miejsce, do półfinału, kilka prób wcześniej, gdy mieliśmy gorszy skład. No o co tu chodzi? A pokazałem wam, kto wygrał? Brazylia wygrała. Z Francją w finale. Harry Kane razem z De Bruyne najlepszymi strzelcami, tutaj Lewandowski na 4. miejscu. W asystach najwięcej Carrasco, 5, no. Próba 28. Tak się złożyło, że zawodnikiem, który na środku obrony ma 80 overalla, jest Tarkowski, więc uznałem, że idealnie będzie pasował do reprezentacji Polski. No on jest dosyć wolny, ale no może ten jego overall wyższy od Bednarka dwa razy, nie dwa razy, o 2 wyżej, przyda się. Tutaj ledwo wyszliśmy z grupy D. Byliśmy z Brazylią, Norwegią i Finlandią i mieliśmy tyle sam punktów, co Brazylia i Norwegia. Ale jesteśmy na drugim miejscu, więc wychodzimy. No tylko Finlandia sobie nie poradziła w ogóle. W 1/8 przegraliśmy z Czechami. No z Czechami, ze wszystkimi, ale czemu z Czechami? No i Hiszpania wygrywa cały turniej. Ocampos wraca do najlepszych strzelców, znowu go mamy. 6 trafień, 2 asysta Højbjerg, 4 asysty, tak samo jak Bruno Fernandes i Oyarzabal. A Højbjerg, 4 asysty w 3 meczach? Kurde, nieźle. Próba 29 i dalej nie widzę jakiegoś progresu. Teraz do reprezentacji Polski dołączył Moreno, lewy obrońca, za Zinchenko. No i już cały blok defensywny, oprócz tego Drągowskiego, który nie wiem co tu robi. Ma powyżej 80 overalla. Nie wiem czy Bednarek ma 81. Już sobie przypomniałem. Na tym turnieju Tarkowski miał kontuzję. Nie mogłem go jakoś zastąpić, to uznałem, że podniosę overall Bednarkowi. Na 80 mu podniosłem, ale przez ten cały turniej rozwinął się jeszcze o 1, dlatego ma 81. I tak wyszło, niestety. No musiałem tutaj coś zrobić, bo nie chciałem się symulować tego jeszcze raz, bo to trochę trwa, więc wybaczcie. Ale no, nie będę symulował 2 razy tego samego, jak wiem, że i tak pewnie nic z tego nie będzie. Bo nie było, bo nawet nie wyszliśmy z grupy. Czaicie to? Nie wyszliśmy z takiej grupy. Już naprawdę mnie to zaczyna Naprawdę, ja nie żartuję teraz. Niemcy wygrywają Mistrzostwa Świata. Jimenez razem z Millerem mają najwięcej bramek, a najwięcej asyst ma Wijnaldum. 3. Dobra, zmiana na lewej pomocy. Już nie mamy Bernadeskiego, teraz mamy lepszego zawodnika. Zawodnika? Maciej. Fajne tempo, fajne statystyki, myślę...
Myślę, że coś może z tego być. Teraz Tarkowski już jest w składzie, bo nie było żadnej kontuzji na szczęście. Kurzyko. No jak tu nie być złym. Taka grupa, Finlandia, Nowa Zelandia, Niemcy. Z Niemcami mogło się nie udać, ale... Żyko. Czwarte miejsce. Włosi wygrywają cały turniej. Czy Francja w finale? Oj, to będzie ciężki odcinek. Ja myślałem, że nagram to szybciej. Nie nagram tego szybciej. Najwięcej bramek miał Benzema, 7. Najwięcej asyst miał Locatelli. Tylko 3. Tyle samo co Depay. No i mamy kolejną próbę, 31. Tak, dokładnie. I dalej nie ma progresu żadnego. I teraz dodałem do reprezentacji Polski Pepe z Arsenalu. No solidny zawodnik, fajne tempo, fajne statystyki. Żyko. Żeby to się udało w końcu. Teraz będziemy zmieniać Milika w następnym sezonie, jeżeli będzie taki, ale no, patrząc jak to idzie, raczej będzie. Dokładnie, ostatnie miejsce. Haha. A w grupa przepotężna. Nie wiem jak to zrobić. Polska nie wygra dziś. Się pondą. I Francja wygrywa cały turniej. Po raz któryś. Ale najwięcej bramek miał Benzema. 8 w 7 meczach. A w asystach David z Kanady. 3 asysty, tak? Tak, tak samo jak Sané, tak samo jak Hazard, nie wiem który nadal, no i tak samo jak Koke. Dobra, teraz zamieniłem Milika na znanego zawodnika, jakim jest Antonio. Antonio po prostu. Co myśleliście, że wydrę mordę? Nie. No tak to wygląda. Nie wytrzymuję psychicznie. Trzecie miejsce, 1 punkt i to rwany Nowej Zelandii. Nowa Zelandia, tam nikt nie gra przecież. Ja już myślałem, że na tym etapie to Belgia to taka będzie sobie stukać, a tu siebie stuknąć w głowę mogę. No i finał pomiędzy Argentyną i Francją i Argentyna wygrywa. Czemu Polska nic nie chce wygrać? Najwięcej bramek miał Oyarzabal, 5. A najwięcej asyst miał Pavlidis, no i jeszcze D. Katadery z Belgii. Dobra, ja sobie robię przerwę. Nie dam rady. Może jutro zacznę kolejne próby. Nowy dzień, nowy ja. Wracamy. Już mam lepsze morale niż wczoraj pod koniec, bo była masakra. Ale teraz dodałem Danilo, zawodnika Juventusu. On naprawdę wygląda solidnie i naprawdę ten skład reprezentacji polskiej, no, wygląda mega dobrze. Czemu my nic nie wygrywamy? Diene, kapitan. Najbardziej polski Polak, jaki może być. Ewidentnie. Dobra informacja. Polska wychodzi z grupy. Jest na drugim miejscu. Gorzej niż Hiszpania, ale lepiej niż Chiny i Rumunię. W 1/8 przegrywamy. Świetnie się zaczyna dzisiejszy dzień. 2-0 z Argentyną. No i cały turniej wygrywa Anglia. Z Włochami w finale 4-2. Andre Silva razem ze Sterlingiem mieli najwięcej bramek po 6 w 7 meczach. A najwięcej asyst miał bez wątpienia Barella 5. Próba 34. Naprawdę już dużo minęło. No i nowym zawodnikiem jest Martinez z Athletic Bilbao. Solidny obrońca, szybki. No i miejmy nadzieję, że on nam pomoże wygrać Mistrzostwa Świata. Jak nie, to próbujemy dalej i szukamy złotego środka. W sensie nie, że pomocy, tylko wiecie, tak się mówi. Pewnie nikt tak nie pomyślał, tylko ja. Okej. Dobrze się zapowiada, ponieważ na Mistrzostwach Świata byliśmy z Francją, Irlandią Północną i Chinami. Wyszliśmy z tej grupy, ale czemu tak zareagowałem? Bo z pierwszego miejsca Francja była gorsza od nas. To dobrze świadczy. 1/8 i pokonujemy Argentynę. Ej, czy Martinez był aż takim dobrym wzmocnieniem? W ćwierćfinale pokonujemy Portugalię. Boże, to się dzieje. Półfinał. Przegrywamy z Anglią. No i gramy o trzecie miejsce ze Szwecją, więc mamy naprawdę duże szanse na trzecie miejsce. No ale jednak nie, 3-0 dostaliśmy ze Szwecją. Kurde, co jest? No i wygrywa Francja ogólnie, czyli zespół z naszej grupy. Najwięcej bramek miał Sterling i Isak. Najwięcej asyst miał, uwaga, Baumgartner. Kojarzę tego zawodnika z Bundesligi. Próba 35. Jakby odcinek z Legio, to nie pamiętam ile prób zajęło, chociaż tam odcinek na czymś innym polegał. No jak chcecie obejrzeć, to zapraszam. A teraz dodałem Zoomę. Kurde Zoomę, który lubi kopać koty. Jak ktoś nie wie o co chodzi, nie powiem wam. No i Zuma został kapitanem, jaki uśmiechnięty. Kurt Zuma nie był jakoś mega dobrym wzmocnieniem, ale wychodzimy z grupy, z drugiego miejsca, no ale tylko 4 punkty. No ale w 1/8 pokonujemy Belgię, to może ten Kurt Zuma jest sensowny. W ćwierćfinale przegrywamy z Niemcami, więc przygoda się kończy. O, Walia. Wali nie widziałem cały odcinek. I ogólnie cały turniej wygrywają Niemcy, ale w finale z Czechami, więc Czesi zaskoczyli na tym turnieju troszeczkę. Najwięcej bramek na tym turnieju miał Oyarzabal, 5. O, i jest Pesek, a Pesek był naszym zawodnikiem kiedyś. Czemu u nas tak nie strzelą? W asystach najwięcej miał Bernardo Silva, nikt więcej, resztę zawodników miał po 2. I tutaj ciężki turniej, ponieważ Martinez miał kontuzję ogólnie, więc raczej ciężko będzie, żeby coś wygrać. I nowym zawodnikiem, albo nowym Polakiem został Tagliafico. Taki Polak sobie. I tak wygląda cały skład. No Martinez z kontuzją niestety, ale no na to nie miałem wpływu. Ogólnie dobrze się zapowiada, ponieważ jesteśmy na pierwszym miejscu, a byliśmy z Niemcami i Chinami i nikim więcej ciekawym. W 1/8 pokonali
oglądaliśmy Szwecję, która dwa lata temu, znaczy nie dwa lata temu, dwie próby wcześniej albo trzy nas pokonali 3-0. Mamy ćwierćfinał i tutaj trafiamy na Austrię i te spotkanie wygrywamy oczywiście. A w półfinale pokonujemy Anglię i meldujemy się w wielkim finale z Francją. O kurde, czy tu się zakończy odcinek na próbie 36? Proszę. Trzecie miejsce wygrywają Niemcy, a mistrzem świata zostaje Francja. Kury. Tak blisko. 2-0 przegrywamy, ale to znak, że jesteśmy coraz bliżej. Po raz pierwszy chyba jesteśmy w finale, chyba że o czymś zapomniałem. Najlepszych strzelców było kilku, ponieważ mamy Diogo Jotę, Pope Scu, Mbappe, Nkunku i Sterling, a w asystach Miller najwięcej, tyle samo co Mbappe. Próba 37, ale ostatnio było blisko, więc naprawdę jestem pozytywnie nastawiony, pozytywnie zwariowany. Dobra, już mi odbija znowu. Nowym zawodnikiem reprezentacji Polski został Hazard, Thorgan Hazard. Nie było za dużo zawodników 81 overalla. Kolejną zmianą będzie środkowe pomocy, chyba że teraz wygramy, bo już uważam, że jesteśmy na takim etapie, że naprawdę można solidnie myśleć o tym, że Polska w końcu wygra. Ja już byłem jakieś 10 prób wcześniej tak nastawiony, ale no, się pomyliłem. Kurzyko. Jaja są. Ostatnie miejsce. Gorzej niż Rumunia. Ta symulacja jest tak losowa, że ja myślę, że tym pierwszym składem, który był w pierwszej próbie, też bym wygrał, jakbym miał na tyle farta. Nie wiem, czy się uda. Finał pomiędzy Włochami a Belgią, no i Włosi wygrywają po raz kolejny. Najwięcej bramek miał Werner, 6, a w asystach najwięcej miał Gerard Moreno, 4. Próba 38, może teraz będziemy chociaż troszkę bliżej. Fajnie by było. No i świetnie się złożyło, bo nowy zawodnik, którego dodałem, dostał w jakimś meczu czerwoną kartkę, czyli Rabiot. Lepszy niż Krychowiak, ale przez tą czerwoną kartkę, no to nie wiem, czy dobrze mu poszło. Taką grupę chyba raz już mieliśmy, że była Polska, Rumunia, Niemcy i Chiny. To jest grupa G. I co ciekawe, Niemcy nie wyszli, a Rumunia tak. Chiny na ostatnim miejscu, my na pierwszym. Wszystko wygraliśmy, od deski do deski. W 1/8 pokonaliśmy Holandię 4-3, więc naprawdę bardzo dobrze. A w ćwierćfinale przegraliśmy z Portugalią, więc w meczu z Portugalią Rabiot dostał czerwoną kartkę. Możliwe, że przez to przegraliśmy. No trudno. No i cały turniej wygrywa Francja z Włochami w finale. Najwięcej bramek miał Lukaku, 5. W asystach najwięcej miał Bruno Fernandes. Próba 39. I teraz dodałem na lewą, nie, na prawą obronę Koronę z Meksyku. Fajny zawodnik, może grać na kilku pozycjach. Uznałem, że to będzie dobry wybór. Kolejną pozycją jako wzmocnień, jak nie wygramy teraz, to będzie napad. Czemu tu jest Krychowiak? No i tu jest Danilo ogólnie. Polska w grupie była na pierwszym miejscu, całe szczęście. I co ciekawe, byli z Francją, Węgrami, Nową Zelandią i Francja nie wyszła z grupy, była na trzecim miejscu, więc jeden mocny rywal odpada. W 1/8 trafiamy na Meksyk i wygrywamy całe szczęście, ale ledwo 3-2. W ćwierćfinale pokonujemy Portugalię. Ej, zaczynam to wyglądać coraz lepiej. Półfinał, wygrywamy z Włochami 5-4 po karnych. Znowu mamy finał, znowu jest szansa. I zagramy z Belgią, więc naprawdę, no, jest szansa. O trzecie miejsce wygrywają Niemcy, a wielki finał wygrywają Polacy. 3-1 i w tym momencie mogę zakończyć w końcu odcinek. Naprawdę zajęło to 39 prób. Ja szczerze nie mówiłem tego wcześniej, ale obstawiałem tak z 20 prób maksymalnie, a tu wyszło aż 39. Najwięcej bramek miał Miller, ogólnie 8. W asystach najwięcej miał Hazard, Thorgan. 4 asysty w 7 meczach, więc nasz Polak się wyróżnił. Koniec odcinka. Piszcie w komentarzach pomysły na inne filmy. Myślę, że ten wyszedł spoko i dosyć długi. Sponsorem tego odcinka był Kanał Plus, przypominam. I zapraszam na spotkanie pomiędzy Tottenhamem a West Hamem, który odbędzie się w niedzielę. Zostawcie lajka, przypominam, zostawcie subskrypcję, jeżeli doceniacie, że aż tyle siedziałem i to symulowałem, więc naprawdę jak ktoś jest nowy, to proszę, będę wdzięczny. Wpadajcie na Instagrama, na grupę na Facebooku, no i mówi do was Skydum, więc na razie, cześć, czołem, po!